W meczu piątej kolejki trzeciej ligi grupy pierwszej Warta się raz podejmowała Beniaminka ŁKS 1926 Łomża. I rozpoczynamy mecz Warta Sierad Łomża ŁKS Łomża. Biało-Zielonie to zagrali bardzo dobrą pierwszą połowę, w której mieli mnóstwo sytuacji bramkowych. Z pierwszego gola kibice cieszyli się w 10 minucie. Dośrodkowanie z rzutu rożnego Adriana Filipiaka wykorzystał kapitan Warty Seweryn Michalski, który strzałem głową pokonał bramkarza gości. Dziesiąta minuta spotkania, mamy bramkę dla sieradzkiej Warty, a strzelcem Michalski Seweryn. Po 34 minutach było już 2-0 dla Sieradzan. Ponownie z rogu wrzucał Adrian Filipiak, jednak tym razem bramkę głową strzelił Krystian Adamiak. Brawo! Brawo! 34 minuta spotkania i na 2-0. Biało-Zieloni do przerwy prowadzili 2-0. Na drugą połowę Warta wyszła bardziej cofnięta. Mimo tego zespół Tomasza Pozorskiego szukał trzeciej bramki. Mecz zmienił oblicze w 65 minucie, kiedy to sędzia pokazał Przemysłowowi Kicie drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartkę. 10 minut później zespół z Podlasia zdobył kontaktową bramkę. Jej autorem był Szymon Kuźma. W 76 minuta spotkania i mamy bramkę dla gości, a strzelcem Kuźma Szymon. Łomża doprowadziła do remisu w 90 minucie. Kamila Miaska pokonał strzałem głową Hubert Mich. I mamy bramkę wyrównującą. 90 minuta spotkania. Mecz zakończył się remisem 2-2. Na pewno charakter, ale i tak naprawdę troszeczkę przypadków w tym zdecydowało o tym, że my dzisiaj wywozimy stąd jeden punkt, to trzeba faktycznie przyznać. Bo nie wiem, czy bylibyśmy w stanie, można oczywiście tutaj sobie gdybać, wyciągnąć ten jeden punkt, gdyby przeciwnik do końca grał w 11. Natomiast przy odrobinie cwaniactwa, czego wymagam od swoich chłopaków w takim momencie, bo gramy od 65 minuty w przewadze jednego zawodnika, my tutaj musimy ten mecz skończyć większą ilością sytuacji bramkowych i wywieźć stąd trzy punkty, po które przyjechaliśmy. Pierwsza połowa kompletnie nie taka, jak chcieliśmy tutaj zagrać. W drugiej pewne rzeczy pozmienialiśmy i zaczęliśmy grać na pewno lepiej. No zdecydowanie mecz powinien zostać zamknięty już w pierwszej połowie, bo 2-0 po stałych fragmentach, które dowieźliśmy do końca, to jest zdecydowanie zbyt mały rezultat po stronie strzelonych bramek w stosunku do tego, co tak naprawdę mieliśmy i co sobie stworzyliśmy. No ale oczywiście mecz trwa 90 minut i wyglądało to w ten sposób, że bardzo mocno nasze plany pokrzyżowało zejście jednego z piłkarzy w 65 minucie po otrzymaniu drugiej żółtej kartki za symulację według sędziego w polu karnym. Nawet w 10 piłkarzy zespół jest w stanie się wybronić zdecydowanie dłużej niż 45 minut, tym bardziej te 25, które pozostały i tutaj no znowu mamy do siebie olbrzymie pretensje za to, że błędy indywidualne w defensywie spowodowały, że tak naprawdę zostajemy z jednym punktem, który z pewnością ani nie przynosi nam chluby, a tym bardziej no nie zwiększa znacząco naszej sytuacji w tabeli. Warta z dwoma punktami na koncie zajmuje przedostatnie 17 miejsce w tabeli. W następnej kolejce Śladzania pojadą do Sulejówka na mecz z Wiktorią. Kolejny mecz na stadionie Mosir odbędzie się w sobotę 9 września o godzinie 17. Biało-Zielonie podejmą Lechię Tomaszów Mazowiecki.